Dzień dobry kochani, ja nazywam się Adek i witam was na prezentacji mapy, która nazywa się Lands of La Mancha. Jest to hiszpańska mapka, która pokazała się niedawno na ModHubie. Zobaczcie, zaczynamy tutaj w takich krzaczorach. Tutaj. O, a tu mamy pomnik jakiś. Don Quixote i Sancho Pancha. Spróbujemy tam podejść. Wow, zobaczcie, to jest niesamowite. Mamy tu pomnik. Taki, Don Quixote i Sancho Pancha. Bardzo fajnie. Gdzie my lądujemy tutaj na mapce? Zobaczmy sobie, kochani. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O, tu jesteśmy, tutaj. Na polu numer 80. Kurde, jakie to pole, zobaczcie tutaj. Jaki śmieszny kształt, nie? W ogóle te pola tu, jakie mają śmieszny kształt, zobaczcie, te... To nie, to pracownika tu zatrudnić na tych polach, albo patrzcie na to, nie? Tu 78, albo 68, zobaczcie. No to nie, to zatrudnić pracownika na czymś takim, to masakra, nie? Tu mamy nawet pola okrągłe, zobaczcie. Tutaj, tu mamy trochę kwadratowych pól. Ale powiem wam, że na tej mapce każdy znajdzie to, co lubi, nie? Są takie pola, są dziwne kształty, są kwadratowe, są prostokątne. Jak to lubi, nie? Nasze tereny. Nasze tereny to jest to, pole 1, 2, 140, 141, 143, 199, 98. Jak widzicie, trochę tych terenów tu mamy. To są nasze pola chyba na winogrona, z tego co pamiętam. Ale okej, przejdźmy gdzieś tutaj, zobaczmy tą farmę. Tu mamy jakiś skup. O, wiatraki. Tu mamy młyn. Fajne te dźwięki są tych wiatraków, nie? Jak się ruszają. O, nieźle. Tu jesteśmy. Gdzie pójdziemy? Pójdziemy, co to jest? Pójdziemy, zobaczymy sobie może... Czy to jest farma? Tam. Tu jest jakaś farma chyba. Oho, skarpa. Wejdziemy tu, pod tą górę. Tu jest jakaś farma, kochani. Przez nikogo nie używana. Jakiś silos. Ciekawe. Bardziej tartak. Okej, gdzie tu jest wyjście? Z tego tu jest. Nie, tu jest brama. Tędy, okej. To tu widzicie, coś takiego jest. Tam jest woda. Jakaś rzeka. Teren tutaj, powiem wam, jest taki, widać, górzysty, nie? Przejdźmy sobie tutaj. Wzdłuż tej... rzeki. Tu za tym są nasze pola. Zobaczcie, to są nasze pola. Jak widzicie, tu są posadzone winogrona, czyli zaczynamy... Powiem wam, zaczynamy ładnie od winogron. Jak ktoś by chciał spróbować od razu upraw winogron, no to świetna mapa. Bo od razu daje nam możliwość uprawy winogron. Czekajcie, jesteśmy tutaj. Pójdźmy sobie tutaj, zobaczmy. Średni zbiornik paliwa. Tu jest jakaś... Zbiornik paliwa. Juice Cellar, czyli tu jest jakaś produkcja soków czy czegoś? Juice to sok niby, nie? Przyczepa do nas należy. Aha, okej. Okay. Mówię, że ten sprzęt trochę taki porozrzucany. To jest do nas należy, moje gospodarstwo, okej. Okay. Aha, tu może na palety robić. Zobaczcie. Tu mamy produkcję pszenica, pszeniczna mąka, jęczmienna mąka, owies, sorgo, classified garlic i rodzynki, sok z winogron. Aha, okej, okay. Czyli to jest po prostu takie coś. To należy do nas, okej. Okay. Dobra, pójdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie teraz pastwisko dla owiec. A, i to jedynka, czyżby to było takie duże pastwisko? Zobaczcie, mamy tutaj owieczki.
Nie, tutaj myślałem, że będą się pasać na tym. No ale mamy trawkę do ścinania dla nich. Widzicie, to pastwisko dla owiec to jest po prostu taka zagroda. No, powiem wam, że to spodziewałem się czegoś więcej niż tylko takiej obudowy zagrody. No nic, no dobra, to mamy tutaj. Czekajcie, pójdźmy sobie tutaj wzdłuż na pole numer 2. Zobaczymy, pole numer 2. To jest pole numer 2, to jest pole, które należy do nas. Pełne pszenicy. Zobaczcie. A tu dochodzimy chyba do naszej gospodarki. Okej. Okej, mamy tutaj wagę, jak widzicie. Mamy zbiornik na obornik. Mamy silos wypełniony już troszkę, nawet po 1% tymi zbożami. Tu mamy taki silos. Tu mamy lemierz do kiszonki. To jest przyczepa Michelina, zobaczcie. Uszkodzenie 20%. To tak jakby maszyny już troszkę zniszczone są. Przyczepę Welgera. Farmtecha mamy rozrzutnik. I tutaj mamy beczkę Farmtecha też. Tu mamy, jak widzicie, rampy. Po co te rampy tutaj, to nie wiem. Chyba, żeby podjechać, żeby coś załadować. Ale tutaj powiem wam, ta rampa tu niby podjechać coś, ale tu jest drzewo przed nami. Tu ciężko byłoby ciężarówką się wyrobić. Co tutaj mamy? Mamy do wały. Mamy tutaj ten. Jak to się nazywa? Głębosza. O, głębosz. Brona. Agromasza. Farm. Tak, to jest kultywator chyba nawet. Do zbierania kamieni mamy przyczepkę. Mamy tu kultywator. Mamy mulcher. Mamy pług. Mamy chwastownik. Mamy tutaj New Hollanda, zobaczcie, takiego. Mamy tutaj header. Mamy tu header do kukurydzy. Powiem wam, że z maszyn to generalnie mamy wszystko, czego nam potrzeba. Pasza mineralna. Tu mamy znowu łychę do siana, do tego widły. Opryskiwacz, zbiornik dodatkowy. Manitu, ładowarka teleskopowa. Tu mamy wózek widłowy, taki, elektryczny nawet. Wow. To teraz stację potrzebujemy elektryczną. Zbiornik na ziarno. Zbiornik na nawóz. Zbiornik na płynny nawóz. Widzicie, wszystko tu jest na jednym tym. Duży zbiornik paliwa. Tu mamy, kochani, siewnik punktowy Kvernelanda. Tu mamy siewnik i tu mamy rozsiewacz. Czyli powiem wam, tych sprzętów tu naprawdę jest troszkę sporo nam dali. Autor dał, co tu jeszcze mamy? Tu mamy traktora Valtre, tu mamy John Deere'a. To jest 8R. No to powiem wam, że dosyć fajny John Deerek. No i tu mamy naszego pick-upka, nasz domek. Powiem wam, bardzo przyzwoicie to wygląda. Farma, jak widzicie, jest bardzo duża. Tu mamy naszego Mahindrę naszą. No, powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda. Zobaczmy, czy przeszliśmy po wszystkich maszynach. A, jeszcze tutaj mamy, zobaczcie, kombajn ziemniaczany to chyba jest. I tutaj mamy podczepionego Massey'a Fergusona. Zobaczcie, tutaj jest nawet coś takiego. Ale super, zobaczcie, co to jest. To jest taka, dlatego że to jest koło. Widzicie? To jest w kształcie koła pole. I tu mamy taką opryskiwarkę chyba po prostu. I ona jeździ po prostu dookoła. To jest olej napędowy. Okej, ale jak do tego wejść? Czy w ogóle da się tutaj? Patrzcie, zobaczcie, można do tego wejść. I czekajcie, czy da się to przesunąć jakoś? W.
Dodaję gazu, zobaczcie, to się przekręca. Ok. A dam w tył. Czekajcie. Do przodu i w prawo, w lewo. Nic się nie dzieje. Dlaczego nic się nie dzieje? No czekajcie. Włącz opryskiwacz. Ok. Ale jest pusty opryskiwacz. Aha, ok. Work position. Refill position. No dobra, my chcemy... Jak go mamy napełnić? A może... R, E, I... No to dziwne. Nie wiem, kochani, jak to użyć. Wróćmy sobie jeszcze tam. Zobaczcie, tutaj... To byliśmy, to mamy, to widzieliśmy. Tu jest Fendt. Tu jest Massey Ferguson. Tu jest kombajn do winogron. Tu jest elektryczny Rigitrack. Massey Ferguson. Zobaczcie na to. A co to jest? Valtra? Kurde, co to jest w ogóle? Włącz kombajn? To jest jakiś kombajn do czegoś. Czekaj, czy to jest kombajn do tych drzewek? Nie, no nie, 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 czekajcie. Hydraulic oil, almond, zero i drzewka owocowe. No dobra, ale czekajcie. To jest do zbierania orzechów? Co to tutaj jest? Do czego to w ogóle jest? Kochani. Bo faktycznie jakby tu były jakieś orzechy, ale... Czekajcie. Czy my możemy podjechać pod takie drzewo na przykład? I co, i one wytrzęsa drzewo i ten? Nie, nie rozumiem tego. Nie wiem, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na to, to proszę dajcie znać. Bo to wygląda normalnie, jakby się dawało wytrzęsać te rośnie. To może dlatego, że one jeszcze nie są gotowe. No to powiem wam naprawdę dziwne to. Tu produkcję można robić. Te drzewka, no to tutaj powiem wam, to jest coś niesamowitego. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Także powiem wam, że ta mapka ma kilka smaczków, które kurde, no... Powiem wam, szokują trochę. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Kurde. Naprawdę fajnie to wygląda. Gdzie my jesteśmy? Albo jestem ślepy, albo nie widzę w ogóle znacznika. O, tu jesteśmy, 62. Okej, okay, no to naprawdę dziwne. Pójdźmy sobie, zobaczmy tu jeszcze oborę dla krów. Naprawdę tutaj powiem wam... To jest coś dziwnego, ta mapka. To obora to taka zwykła. Wiecie co, zobaczymy tutaj uprawy, zobaczcie jak ty są. A, zobaczcie, są nowe uprawy. Pistacje, orzechy, czosnek, lentile, czyli soczewica. I chickpeas. No to powiem wam. Robi robotę.
Powiem wam, że robi to robotę. Se tutaj zaznaczę to. Będzie mi potrzebne do miniaturki. Dobra, zobaczmy, pójdźmy sobie jeszcze, zobaczmy sklep. Jak to wygląda, ale powiem wam, że ta mapa coraz bardziej mi się podoba. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. No tutaj to jest ta produkcja, hala produkcyjna. Tutaj mamy jeszcze jakiś sprzęt. Powiem wam, że tego sprzętu tutaj to naprawdę. Co to jest w ogóle to? To są jakieś takie. A, to pewnie to, co się składa, to się rozkłada. Pewnie na te orzechy znowu. Powiem wam, że to naprawdę. To są takie maszyny, które ja pierwszy raz w życiu w ogóle widzę tutaj na farmingu. Powiem wam, naprawdę jestem pod wrażeniem. No i tu sklep, no to jak sklep, nie? No to tam nic nadzwyczajnego. Clever Motors. Zobaczcie, ile my dostajemy maszyn na start, nie? Zobaczcie, przecież to jest różne. Zobaczcie, tutaj mamy pistachio picker, almond picker, a to jest garlic picker. To jest w ogóle nie żaden kombajn ziemniaczany, tylko pistachio picker. Zobaczcie, prasy. Mamy prasę. Mamy kosiarki, wały, rozrzutniki. Wszystko normalnie, mamy tyle sprzętu. Zobaczcie, małych ciągników mamy aż 3. Średnich ciągników 3, to jest 6. Zobaczcie, i dużych ciągników 2, to mamy 8 dużych ciągników, 8 w ogóle ciągników. Ten do winogron kombajn, no to przecież to jest kupa kasy, nie? Naprawdę, to jest niesamowite, co tutaj jest na tej mapce, co tutaj się dzieje w ogóle, co tu się wyprawia, nie? Naprawdę. El Senor de los Ailos, cokolwiek to znaczy. Johnson Farms, Balazotti. Pójdziemy na te Balazotti, zobaczymy. Logistica La Mancha. Jakaś taka, widzicie? No powiem wam, fajna mapka. Na pewno warta uwagi, na pewno warta zauważenia. Z nowymi uprawami, naprawdę, można tutaj sobie naprawdę się ostro pobawić. No a tutaj te pola, no to widzicie, takie kwadratowe pola, no to już tam. Tak jak mówię, każdy znajdzie tu po prostu coś dla siebie. Zobaczcie, jeżeli jesteście fanami prostych pól, to tutaj proszę bardzo, zobaczcie to wszystko, nie? Jeżeli jesteście takimi fanami bardziej tych pól, takich, wiecie, o dziwnych kształtach, no to jak najbardziej. Zobaczcie, tutaj możemy spróbować winogrona, technologii winogron, jak się robi. Mamy swoje różne budynki do wyciskania soku z winogron i tak dalej. No naprawdę bardzo, bardzo fajna mapka. Naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem tej mapki. Spróbujmy jeszcze, czekajcie, wsiądźmy sobie tutaj i zobaczmy, tutaj jest coś, jakiś duży taki warsztat, zakład, co to jest. Przejdźmy sobie tamto przez górę, czy nam damy radę tu wejść. Tu jest La Mancha. Aha, to jest takie prosto miasto chyba. Nie, to jest jakaś farma. Ej! To jest kolejna farma, nie? Czy tej farmy nie da się kupić? Zobaczcie, to jest farma taka. Łącznie chyba z jakąś produkcją czegoś. Zobaczymy, czy ten teren można kupić. 151 można kupić. Kupmy sobie go, zobaczmy, co on tutaj nam da. A, widzicie? Od razu pojawił się nam, triggery się pojawiły nam. Pistachio Flower. Widzicie, możemy cały taki kompleks od razu możemy sobie kupić. Produkcja of Artisan Product. Zobaczcie, Pistachio Flower, Sweetens, Black Garlic, Nugaty, Makarony. No, naprawdę, naprawdę jestem faktem. Zobaczcie, ile trzeba tutaj w ogóle tego narzucić tu, nie? Zobaczcie. Oliwę z oliwek, cukier, to wszystko praktycznie trzeba. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem, kochani. No to jest niesamowita mapa. Pomijając te uprawy dodatkowe, no to naprawdę fajnie wygląda. Naprawdę fajnie pomyślane. Super, że ktoś dodał te wszystkie rzeczy związane właśnie z tym. No i tutaj jest ładny widok. Związane tu.
Wiecie co, strasznie mnie ciekawią te pistacje. Ja zobaczę, ja pójdę prosto do domu, ja pogonię jeden dzień, żeby one były już gotowe i zobaczę, bo normalnie naprawdę bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Jak to wygląda w ogóle, to zbieranie. Dobrze, że ktoś w ogóle tam mapkę, tam postawił ten traktor z tym, bo powiem wam, ciężko byłoby się domyśleć, że tutaj o to chodzi. No, naprawdę. Okej, zobaczmy sobie, przejdźmy sobie tam. Tyle maszyn mamy, że to przeskoczyć przy wszystkich, to... Ja dziękuję. Dobra, czy te drzewo jest gotowe? Almond rośnie, wciąż rośnie. Czekajcie, pogonimy sobie jeszcze. Chcielibyśmy zobaczyć, kiedy te almondy wyrosną w końcu. Aha, to w sumie mogliśmy zobaczyć kalendarz i sobie przewinąć do tego dnia. Na kalendarzu. Zaraz zobaczymy. Okej. Zobaczcie, chickpeasy, almondy. No to teraz powinny już być gotowe do zbioru. Wow, są. No to dobra, no to spróbujemy to zebrać teraz. Czy to się w ogóle nam uda? Czy my mamy zatrząść tym drzewem, czy jak to jest? No, no to czekajcie, bo to... Może tak? Nie, czekajcie, weźmiemy te pierwsze drzewo, ono jest jakieś takie... bardziej... mniej rozgałęzione, że tak powiem. No i jakby nic się nie dzieje. Dlaczego? Złóż kombajn. Nie wiem, powiem wam szczerze. Może ten hydraulic oil trzeba tu wlać jakiś, ale... by to ścinało. No właśnie, tak jakby tym drzewem trzęsło, no ale... dziwnie to wygląda. Powiem wam. Gotowe do zbioru. Nie wiem. No nie wiem, może ktoś z was tutaj wie, umie to obsłużyć, kochani. Ja wam powiem, to w tym odcinku byłoby na tyle. Sami zobaczcie, czy ta mapka jest warta polecenia, czy nie. Mi się wydaje, że naprawdę jest warta polecenia, jest bardzo fajna. Zrobimy sobie tak. Tak się zatrzymamy. Moim zdaniem jest bardzo fajna mapa. Ale ocenę zostawiam dla was i dajcie znać, czy będziecie na niej grać, czy będzie to mapka z nowymi uprawami. Trzymajcie się, hej, hej.